Cześć, nazywam się Gajana Galstian i jest mi niezmiernie miło przywitać Was na nowym kanale YouTube marki CandyTM pod tytułem C jak Candy. Celem tego kanału jest pokazywanie różnych tematycznych stylizacji, oczywiście z udziałem produktów ze sklepu CandyTM. Ale w przeszłości do tego chciałabym włączyć również Was, ponieważ chcemy pokazywać to, na czym Wam najbardziej zależy. Chętnie doradzę, co ubrać w zależności od okoliczności, bądź po prostu z czym dobrać konkretną część garderoby. Mamy nadzieję, że ta forma się Wam spodoba, a przede wszystkim, że odnajdziecie z nami swój styl, w którym będziecie czuć się dobrze i komfortowo. No to co, zapraszam Was na pierwszy premierowy, walentynkowy odcinek. W związku z tym, że wielkimi krokami zbliżają się walentynki, w dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was 5 randkowych stylizacji. Oczywiście ubieramy się w zależności od tego, jakie macie plany na tę okazję. Jednak niezależnie od tego, pamiętajcie, że najważniejszą zasadą jest to, abyście wybrały strój, w którym czujecie się pewnie i komfortowo. Strój na randce powinien podkreślać Twoje atuty i powinnaś czuć się w nim komfortowo. Powinnaś cieszyć się wspólnie spędzanym czasem, a nie zastanawiać się o zbyt dużym dekolcie czy o tym, czy nie zsuwa Ci się spódniczka. Pamiętaj, komfort jest zawsze najważniejszy. Jeśli na co dzień nie nosisz sukienek, a zdecydujesz się ją ubrać po raz pierwszy, możesz czuć się delikatnie nieswojo i nieco skrępowana. Jednak mimo to warto się przełamywać, warto pokazywać się naszemu partnerowi w stylizacjach, w których wcześniej nie miał okazji nas zobaczyć. Jednak pamiętaj, zamów kilka sukienek, przymierz, zobacz w lustrze, zapytaj się koleżanki, jak wyglądam, ale takiej, która doradzi Tobie szczerze, i dopiero wtedy podejmij decyzję. Nie wybieraj tylko tej sukienki, która leży najlepiej. Pamiętaj również o tym, żebyś oprócz tego, jak wyglądasz, czuła się przede wszystkim bardzo wygodnie, komfortowo. To jest priorytet przy wyborze tej pierwszej, jedynej sukienki. Zanim jednak zaczniesz szykować tą sukienkę, dowiedz się, jakie macie plany na wieczór, ponieważ inaczej ubierzesz się do pubu, inaczej do restauracji, inaczej do kina, a inaczej na zwykły spacer. Jeżeli już wiemy, jak spędzamy nasz wieczór, przechodzimy do najważniejszej części, czyli do wyboru tej fajnej, jedynej, wyjątkowej stylizacji. Pierwsza stylizacja. Czarna, koronkowa sukienka z beżową podszewką. Jest ona obcisła, więc idealnie podkreśla figurę, jednocześnie nie jest całkiem gładka. Dzięki czemu, jak jesteśmy już po kolacji, najedzone, nie musimy się tak bardzo przejmować, ponieważ koronka nam to fajnie wszystko zatuszuje. Jest ona elegancka, ma ładnie odkryte ramiona, a dłuższy rękaw sprawdzi nam się idealnie przy obecnej porze roku. Fajnie połączyć jest ją z beżowymi członkami lub sandałkami na obcasie, ponieważ wydłuży nam to optycznie bardzo ładnie sylwetkę. Sukienka sama w sobie mocno przyciąga uwagę, więc jeżeli chodzi o biżuterię, postawiłabym raczej na delikatną. Delikatny łańcuszek, delikatne kolczyki i może jakaś delikatna bransoletka. Mimo tego, że mamy szpilki koloru beżowego, śmiało możemy tutaj dobrać czarną torebkę. Najlepiej oczywiście mniejszą, nie za dużą. Ta jest takim złotym łańcuszkiem, dzięki czemu tworzy nam bardziej zdobioną stylizację. Jeśli chodzi o takie sukienki midi, sprawdzą się one idealnie u kobiet wysokich i u kobiet ze średnim wzrostem. Ja mam 166 cm wzrostu i czuję się w niej naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o niskie kobiety, nie musicie z nich całkiem rezygnować, możecie ubrać, natomiast wtedy ostrożnie trzeba dobrać odpowiednią długość sukienki midi i najlepiej zapytać osoby, którą macie pod ręką, ale takie zaufanej, żeby Wam po prostu dobrze doradziła. Całość pierwszej stylizacji prezentuje się w ten sposób, jest ona bardzo elegancka i z pewnością w ten sposób zaskoczymy naszego partnera. Przed nami druga, mocno kobieca, walentynkowa stylizacja, obcisła czarna sukienka. Z jednej strony bardzo klasyczna, z drugiej strony wyjątkowa, ponieważ mimo tego, że nie odsłania bardzo dużo, jest dłuższa, ma zakryty dekolt, nie jest tak oczywista, wygląda bardzo kobieco i bardzo seksownie. Dekolt jest wyjątkowy, ponieważ ma siateczkę, a sukienka, mimo tego, że jest obcisła i mogłoby się wydawać, że jest tylko i wyłącznie dla bardzo szczupłych kobiet, w tym przypadku nic bardziej mylnego, ponieważ akurat ten model mocno modeluje i wyszczupla naszą sylwetkę.
obcisłe czarne sukienki są i zawsze będą bardzo szykowne. Może to będzie właśnie ta, dzięki której zdecydujesz się na sukienkę po raz pierwszy. Aby stylizacja nie była taka prosta i oczywista, postanowiłam ubrać sandałki i sandałki nie byle jakie, ponieważ z bardzo oryginalnym obcasem. Dzięki temu ta kreacja nie jest już taka prosta, a jest bardziej wyjątkowa. Oczywiście, żeby nie było nudno, żeby nie było wszystko czarne, zgodnie z tym, że mamy walentynki, ubieram czerwoną marynarkę. Nie ubieramy rękawów, możemy ją sobie swobodnie zarzucić w ten oto sposób i to będzie idealne uzupełnienie naszej stylizacji. Jesteśmy bardzo eleganckie, a czarne i czerwone komponują się idealnie i zawsze będą do siebie pasowały. A teraz czas na trzecią, znacznie luźniejszą stylizację. W tej będziesz się czuła z pewnością lekko i bardzo komfortowo. Sprawdzi się ona też idealnie dla młodszych dziewczyn, bądź po prostu na wieczór, który zaplanowaliście spędzić bardziej na luzie. Tak naprawdę jest to sukienka i katana dwa w jednym. Można ją wykorzystać i tak, i tak. W tej sytuacji, kiedy ją mamy na sobie, nie musimy zapinać wszystkich guzików. Nawet lepiej, kiedy zostawimy kilka odpiętych. Oprócz tego w każdej chwili możemy podwinąć rękawy. Wtedy stylizacja będzie jeszcze bardziej luźniejsza. I jeżeli chodzi o pasek, w zestawie mamy jeansowy, który jakby jest do kompletu, ale ja niekoniecznie postawiłabym na taki, więc jeżeli chcecie, można zamienić go po prostu na dowolny czarny pasek. Wiem też, że nie każda z nas lubi torebki, więc śmiało przy takiej stylizacji możemy postawić na taki plecaczek, ponieważ jest on tak naprawdę nie bardzo sportowy, jest taki pół na pół pomiędzy elegancją a luzem, a pomiędzy sportem, więc on jest bardzo, bardzo fajny i praktyczny i możemy go śmiało wykorzystać do tej stylizacji. Jeżeli chodzi o biżuterię, to mamy tutaj bardzo mocne zdobienie na katanie, dlatego ja postawiłabym na tak naprawdę bardzo delikatną biżuterię. Delikatny łańcuszek, delikatne kolczyki w zupełności wystarczą. Jesteśmy i tak już bardzo mocno ozdobione po prostu samą kataną. Jeżeli chodzi o buty, ja wybrałam botki. Nie musimy ubierać przecież na walentynki tylko i wyłącznie szpilek czy obcasów. Możemy postawić właśnie na wygodę i też nie każda z nas lubi nosić szpilki, więc takie botki idealnie się nam sprawdzą i w takim połączeniu możemy śmiało spędzić nasz walentynkowy wieczór. Czas na czwartą stylizację. Tym razem mam na sobie kopertowe body i czerwone spodnie z ozdobną klamrą. Wysoki stan idealnie podkreśla nam talię, a ten model jest wyjątkowo wygodny i kobiecy. Czerwony kolor doda nam pewności siebie i mimo tego, że jesteśmy w spodniach, to z pewnością nikt nie przejdzie obok nas obojętnie. Kolor czerwony możemy połączyć tak naprawdę na wiele sposobów, ale bardzo klasycznym i takim zmysłowym połączeniem jest czerwony i czarny, a całość tworzy bardzo elegancką i wieczorową stylizację. Kolor czerwony uwielbia się z kolorem złotym, dlatego przy tej stylizacji śmiało możemy wybrać złotą kopertówkę, a do tego złotą biżuterię. Jeżeli chodzi o obuwie, ja oczywiście wybrałam szpilki. Pamiętajcie, kobietki, o tym, że jeżeli chcemy, aby nasze nogi wyglądały nieco lepiej, nieco zgrabniej, nieco nam się wysmukliły, to warto postawić na obcas, nawet delikatny. Jeżeli nie lubicie, wybaczam, możecie ubrać buty na niskiej podeszwie, ale ja oczywiście uwielbiam, ja noszę tak często, jak tylko mogę i przy każdej okazji, więc ja do tej stylizacji ubrałam oczywiście botki na delikatnym obcasie. A teraz czas na piątą, ostatnią stylizację, no i z pewnością najodważniejszą, ponieważ mam na sobie czerwoną, welurową sukienkę mini, która mocno i bardzo dużo nam odkrywa nie tylko nogi, ale również dekolt, który jest z pewnością dla dziewczyn, które są odważne, które mają średni biust albo większy, ponieważ przy mniejszym może ona wyglądać nieco gorzej. Tak wygląda w całości. Kolor czerwony, kolor miłości. Sukienka ta przykuje uwagę pewnie wszystkich, a nie tylko mężczyzn. Gdziekolwiek w niej pójdziemy, gdziekolwiek pójdziemy tak wystylizowane, z pewnością cała uwaga będzie skierowana właśnie na nas. Welurowa sukienka jest idealna na jesienno-zimową porę roku, ponieważ jest ciepła, jest miękka, jest taka aksamitna w dotyku. Jeżeli chodzi o buty, to postawiłam tutaj w tej stylizacji również na takie
ostre, lekko ostre obuwie, takie seksowne, wysokie szpilki, ponieważ one idealnie pasują po prostu do tej sukienki, ale jeżeli chcecie, możecie również połączyć sukienkę z czułenkami. Kopertówka, bardzo ładna, uniwersalna, złoto-czarna, czyli wszystko idealnie nam pasuje kolorystycznie. I do tej całej stylizacji idealnie sprawdzi się czarna ramoneska, jak i elegancki płaszcz. Z racji tego, że mamy walentynki, to ja oczywiście zostaję przy czerwonym kolorze i taki też płaszcz wybrałam. Jest on naprawdę świetny, ponieważ jest bardzo długi. Idealnie nam wszystko zakryje i sprawdzi się po prostu doskonale przy obecnej porze roku. Zwróćcie uwagę, jak nam spełnia całkowicie stylizację. Do tego torebka. Oczywiście włosy wyciągamy zawsze na wierzch i mamy piękną i elegancką stylizację. No i mamy koniec pierwszego premierowego odcinka walentynkowego. Dajcie oczywiście koniecznie znać w komentarzu, która z tych stylizacji przypadła Wam najbardziej do gustu. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta czy piąta. Ja muszę przyznać, że chyba w moim stylu najbardziej była pierwsza i ostatnia, czyli takie bardziej seksowne. Natomiast jestem bardzo ciekawa Waszej opinii i tego, co Wam podobało się najbardziej. Przed nami kolejne odcinki, więc aby być na bieżąco, to ja oczywiście zachęcam Was do subskrypcji. I oprócz tego, jeżeli jesteście zainteresowane produktami, które zostały wykorzystane do wszystkich stylizacji, wszystko będzie w opisie pod filmikiem podlinkowane. Także macie bardzo łatwy dostęp, możecie wejść na stronę, sprawdzić w jakich są cenach i być może akurat którąś z tych stylizacji wykorzystacie na swój romantyczny wieczór walentynkowy. Dziękuję Wam bardzo, wysyłam moc uścisków i buziaki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.